Extraordinario to przede wszystkim te akcje Michela Salgado i to bez dwóch zdań. Później jak pojawił się na boisku Amaviska, który wniósł sporo, jeżeli chodzi o grę na skrzydle, to też było coś takiego właśnie extraordinario, coś czego troszkę brakowało w ekipie polskiej, ale myślę, że muszę to wszystko podsumować tak naprawdę tym imieniem, nazwiskiem Michel Salgado, bo to było tak, że był Michel Salgado, długo, długo nic i ewentualnie cała reszta i tak to spotkanie wyglądało. Absolutnie, Michel Salgado, ja w ogóle robię pokłon przed tym piłkarzem, bo to jest coś wspaniałego, coś niesamowitego. Z polskiej strony Tomasz Hajto, inteligencja, spokój, pewność siebie, świetne przerzuty. Gdybyśmy skopiowali, sklonowali Hajtę w kilkanaście różnych miejsc, myślę, że byłoby lepiej, ale widać, że Hiszpanie grają ze sobą, a Polacy jednak są grupą zebraną po raz pierwszy w takim składzie i to jest naturalne, że oni musieli tu przegrać. Michel Salgado dzisiaj pokazał się i jako kompletny prawy obrońca, i jako środkowy pomocnik box to box. Można powiedzieć, że był wszędzie. Na pewno wyglądał najlepiej fizycznie i to pokazuje, że w takim wieku, kiedy już jesteś na emeryturze, jednak różnicę robi przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale w sporej mierze to, jak jesteś przygotowany fizycznie. Widać, że Michel Salgado w przeciwieństwie do mnie szczupła sylwetka, świetnie się prowadzi i było to dzisiaj widać, że mógł biegać od jednej linii końcowej do drugiej, no i przez to robił różnicę, dawał sporo przestrzeni Hiszpanom, no i tworzył te akcje.